W poprzednim odcinku, który znajdziecie tutaj, opowiadałam o parurezie jako jednym z możliwych elementów fobii społecznej. I doszłam do wniosku, że zaczęłam tak troszeczkę od strony ogona, bo tak naprawdę nie powiedziałam więcej o tej fobii społecznej, chociaż tak naprawdę powinnam. Dlatego dzisiejszy odcinek będzie poświęcony tylko i wyłącznie niej: fobii społecznej. Zapraszam. Nazywam się na Monika, jestem psychologiem i autorką bloga Psycholog pisze, a na kanale Psychologia na co dzień opowiadam o psychologii szeroko rozumianej, nawiązując do swojej wiedzy i doświadczenia. A zatem jeżeli jest to temat, który was interesuje, to bardzo zachęcam do subskrypcji. Każdy z nas tak naprawdę czegoś się boi, ale nie każdy lęk jesteśmy w stanie czy możemy nazwać fobią. A zatem jak ją rozpoznać u siebie? Coś łatwego. Fobia to nie jest takie nieprzyjemne uczucie niepewności, na przykład przed wejściem do ciemnego pomieszczenia. Fobia to jest paraliżujący strach, który może się objawiać krzykiem, poceniem się, przyspieszonym biciem serca, omdleniami, dusznościami, a w skrajnych przypadkach nawet atakiem serca. I na fobię społeczną, na fobie w ogóle. Cierpi około 10% populacji, a przynajmniej tyle się do tego przyznaje i tyle osób um, uzyskuje jakąkolwiek pomoc. Natomiast jeśli chodzi o fobię społeczną, na której się dzisiaj trochę bardziej skupię, to szacuje się, że jest to od 5 do 6,5% całej populacji. Czy to dużo? Według klasyfikacji zaburzeń psychicznych amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego, czyli tego słynnego, wielkiego, grubaśnego podręcznika DSM wyróżnia się dwie, dwa rodzaje fobii. Pierwsze to są fobie specyficzne, czyli na przykład arachnofobia, lęk przed pająkami. I fobie specyficzne to jest bardzo silny lęk przed czymś konkretnym, jak właśnie ciemne pomieszczenia, klauny, węże itd., itd. Natomiast drugi Druga fobia to tak zwana fobia społeczna, czyli lęk przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności publicznie. I to nie musi być tylko lęk przed wystąpieniami publicznymi, przed, nie wiem, jakimś wygłoszeniem referatu czy czegokolwiek takiego, ale nawet lęk przed tym, że ktoś na nas patrzy, gdy my na przykład piszemy na komputerze. Jeśli chodzi o objawy fobii, to można wyróżnić tutaj objawy fizyczne i objawy psychiczne. I tak do objawów fizycznych należy m.in. trudności w oddychaniu, w ogóle problemy z oddychaniem, łomotanie serca, ból, ucisk w klatce piersiowej, to może być drżenie rąk lub drżenie całego ciała, zawroty głowy, ścisk w żołądku, nadmierne pocenie się, uderzenia gorąca czy nawet napady zimna. Jeśli chodzi o objawy psychiczne, to tutaj może występować uczucie niepokoju lub takiej silnej paniki. Uczucie bardzo intensywnej potrzeby ucieczki, strach przed utratą kontroli nad sobą, uczucie, jakbyście mieli zamiar zaraz zemdleć, stracić przytomność i taka bezsilność w kontrolowaniu swojego strachu. Dodatkowo w przypadku fobii specyficznej dotyczącej lęku przed pobieraniem krwi lub jakimiś zastrzykami, itd., może występować poczucie obrzydzenia i usilna potrzeba wymiotów. No dobrze, no to jak leczyć fobię społeczną? Gdy fobia społeczna bardzo dotkliwie utrudnia Wam codzienne funkcjonowanie, istotna jest współpraca pomiędzy lekarzem, psychiatrą a psychoterapeutą. I tutaj. Wyróżnia się metody doraźne, takie, które działają szybko, działają dosyć krótko i mają natychmiast obniżyć poziom lęku i napięcia. I to są na przykład leki, takie jak hydroksyzyna czy benzodiazepiny. I teraz benzodiazepiny to są leki, które silnie uzależniają, natomiast każdy przyjmowany lek należy konsultować z lekarzem. To jest podstawa podstaw, którą należy sobie wyrobić. Wyróżniamy też metody leczenia fobii społecznej tak zwane długotrwałe, czyli przyjmowanie antydepresantów oraz psychoterapeutyczne. I tutaj królują dwie dwa nurty psychoterapeutyczne. To jest terapia poznawczo-behawioralna, na której uczymy się funkcjonowania w takiej rzeczywistości, zmiany myślenia, pracy nad emocjami, nad działaniem takim doraźnym tu i teraz, natomiast jest jeszcze psychoterapia psychodynamiczna, która wchodzi troszeczkę głębiej i skupia się bardziej na przyczynach powstania tej fobii społecznej. I tylko i wyłącznie od Was zależy, w którym nurcie pracowałoby Wam się lepiej. Jednak poza lekami i poza psychoterapią jest kilka sposobów, który mo które możecie wypróbować sobie zupełnie sami, ale. Tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy wasze objawy fobii społecznej nie są mocno nasilone, możecie powiedzieć, że są średnie albo słabe, albo coś tam czujecie, że się zaczyna. I tylko w tym przypadku możecie wykorzystać to, o czym Wam za chwilę powiem. Punkt pierwszy: zacznijcie od małych kroków. Zdecydujcie się na spotkanie z osobami, które wydają się spokojne, zrelaksowane, które nie są jakieś chaotyczne, czy nie są bardzo intensywnymi, mocnymi ekstrawertykami. Natomiast ogranicz to spotkanie do takiego niezbędnego minimum, żeby nie czuć się przytłoczonym, żeby nie czuć się zagrożonym w żaden sposób. I to będzie pierwszy krok do tego, by zacząć się swobodniej czuć wśród innych ludzi. Punkt drugi. Spróbujcie sobie uświadomić, że naprawdę bardzo niewielu ludzi w ogóle zwraca uwagę na inne osoby, bo są skupieni na sobie i na tym, jakie robią wrażenie, lub niestety na tym, jakie popełniają błędy. Zwykle to nie wy jesteście w centrum ich uwagi. Punkt trzeci znajdźcie osoby o bardzo podobnych zainteresowaniach, może jakieś grupy dyskusyjne, czy kluby, czy cokolwiek, co tylko przyjdzie Wam do głowy. Będzie to doskonałe miejsce, w którym będziecie mogli trenować rozpoczynanie rozmów, ponieważ no, będąc w tej samej grupie zainteresowań, np. ludzi lubiących snookera, będziecie mieli gotowy temat do tego, żeby zagaić. Punkt czwarty to motywowanie się do działania. I tutaj nie chodzi o to, żeby stanąć przed lustrem i krzyczeć do siebie: jesteś diamentem, albo dasz sobie radę, albo na pewno wygrasz. Ale takie motywowanie się malutkimi krokami, typu dzisiaj spróbuję pójść sam do sklepu. Jeśli się nie uda, w porządku, w połowie drogi możecie zawrócić. Ale takie drobne zadania, takie krok po kroku, co możecie robić, w jaki sposób możecie się motywować, da. Dosyć sporego kopniaka do zmiany. Punkt piąty. Lekkie nasilenie fobii społecznej możemy pokonać uczeniem się dobrego samopoczucia i przebywania wśród ludzi. Jeżeli jesteśmy z jakimiś innymi osobami, to tak naprawdę taki trening pozytywnego nastawienia, doszukiwanie się jakichś drobnych, fajnych, miłych sytuacji, wydarzeń, osób. Może na tej imprezie był fajny kot, którego można było pogłaskać. Można to wyćwiczyć, można to wytrenować, no ale trzeba próbować. I tutaj zachęcam do wrócenia do punktu pierwszego, czyli spędzania czasu z ludźmi, którzy po prostu są z nami kompatybilni. Punkt szósty. Jeżeli chcecie rozpocząć rozmowę, skupcie się na tematach, które dotyczą nas wszystkich, jak praca, szkoła, sport, nawet pogoda tak naprawdę. Jeżeli poznacie lepiej swojego rozmówcę, na przykład dowiecie się, że chodził do szkoły, do której Wy kiedyś chodziliście, to. Natychmiast pojawia się kolejny wspólny temat do rozmowy, i w ten sposób można trenować dialogi, rozmowy, zagajanie z ludźmi, których nawet nie znamy. To najważniejsze, żeby były to tematy, które obchodzą nas wszystkich. Punkt siódmy. Gdy znajdujecie się w grupie ludzi, spróbujcie zrobić taki mentalny krok do tyłu, tak, żeby się troszeczkę odciąć od tego, co się dzieje, ale jednocześnie być dobrym obserwatorem, patrzeć. O czym ktoś chce rozmawiać, jakie tematy wchodzą w grę, jakie tematy są tabu, może ktoś coś lubi, może kogoś coś rozbawiło. I dopiero po jakimś czasie, po, po chwili, minucie, dwóch takich obserwacji, będziecie mieli takie czyste pole do tego, żeby się wtrącić do rozmowy, zadać jakieś pytanie, dodać jakiś komentarz. Warto obserwować. Punkt ósmy. Jeżeli rozmowa jest dla Was zbyt trudna emocjonalnie, zbyt obciążająca, albo dotyczy tematu, o którym nie macie absolutnie zielonego pojęcia, to pamiętajcie o tym, żeby niekoniecznie wycofywać się z tej rozmowy, niekoniecznie wychodzić z tej grupy, w której toczy się dana rozmowa, tylko skoncentrujcie się na tym, by być grzecznymi, miłymi i taktownymi osobami. Punkt dziewiąty. Pamiętajcie, że absolutnie wszystkim zdarzają się jakieś potknięcia, pomyłki, zająknięcia, przejęzyczenia czy palnięcie jakiejś absolutnej głupoty. Spróbujcie nie koncentrować się na tym zbyt mocno i ruszyć dalej. I punkt dziesiąty, chyba najważniejszy. Pamiętajcie o tym, żeby być dla siebie cierpliwi. Zmiany wymagają czasu, zmiany wymagają pracy, zmiany wymagają zaangażowania. Ale efekt jest tego warty. I już tak na sam koniec. Pamiętajcie, że te 10 punktów dotyczą tylko i wyłącznie sytuacji, gdy Wasza fobia społeczna jest słabo lub bardzo słabo nasilona. Jeżeli doświadczacie omdleń, jeżeli doświadczacie silnego stresu, jakiś bólów w klatce piersiowej czy czegokolwiek w tym stylu, to należy skonsultować się z lekarzem, aby wykluczyć ewentualne medyczne problemy, ale tak, żeby wdrożyć odpowiednie leczenie.